Wiem także, że wspaniale spełniłaś się w roli osoby, która właściwie od podstaw postawiła dom. I myślę, że to jest też taki temat, który warto poruszyć. Jak to w ogóle się zaczęło i co było dla ciebie najtrudniejsze w tym zadaniu? Takim, no tutaj może nie powinnam generalizować, no ale jednak typowo męskim. Tak się utarło. Rzeczywiście ja jestem klasyczną siłaczką, czyli biorę sprawy w swoje ręce i robię wszystko. Nie odpuszczam, ale to też wcale nie jest do końca takie dobre, bo bierzemy często kobiety za dużo na siebie i często oczekujemy od siebie właściwie tego, żeby być na każdej przestrzeni idealną. To ma swoje plusy. Plusem jest to, że właśnie potrafiłam w czasie, kiedy mam małe dziecko, premierę, którą stawialiśmy w zeszłym roku, jednocześnie też budować dom. To było dla mnie ogromne wyzwanie, a jednocześnie też ja kocham domy i kocham w ogóle wnętrza. To jest, gdybym nie była aktorką, mogłabym być zdecydowanie projektantką wnętrz, bo uwielbiam tę pracę, więc to była też duża przyjemność. W ogóle w życiu wychodzę z założenia, że generalnie w pracy powinniśmy się zajmować tym, co sprawia nam największą życiową przyjemność, jest naszą pasją, więc też nie podchodziłam do tego w taki sposób, że to jest coś, co mnie strasznie obciąży. To a propos tego, że to jest męska robota. Tak, jest, ale jeśli to jest coś, co leży nam, gra nam w duszy i powoduje, że się tak naprawdę spełniamy, to dlaczego nie? Znam kobiety pilotów, znam kobiety, które uwielbiają motocykle i to też są niby męskie zabawki albo prace, a jednak też się w tym spełniają i są w tym świetne. Więc nie należy generalizować, mnie się budowa domu bardzo podobała i chętnie to powtórzę. To w jakim stylu jest urządzony? Nowoczesnym, ale jest bardzo przyjazny, w sensie jest bardzo ciepły. Nazwałyśmy ją taki Bali House, bo bardzo dużo jest w nim elementów drewna, ciepłych dodatków, beżu, kolorów szarości, bieli i beżu, kolorów, które mają powodować, że w domu jest przede wszystkim przyjemnie.